Dorotka pewna siebie. No, powiadaj, Dorotko. Moja modelka ma bardzo bogato zdobioną suknię o asymetrycznej formie, w związku z czym postanowiłam postawić tutaj na klasykę, również z asymetrycznym akcentem, który jest z tyłu. Skąd była ta inspiracja? Nie ukrywam, że inspiracją była dla mnie suknia, która okazała się dla mnie zaskoczeniem. Nie podoba ci się suknia? Nie, nie mówiłam, że mi się nie podoba. Mówiłam, że była dla mnie zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się, że właśnie ta modelka trafi pod moją opiekę. Która modelka miała trafić pod twoją opiekę? Bo tam, wiesz, zawsze coś jest nie tak, nie? Mm-hmm. Nie ta sytuacja, nie te włosy, nie ta, nie ta modelka, nie ta sukienka. Modelka jest perfekcyjna. Super. A, suknia też. Dobrze. O, to tak fajnie. Dorota, z tą suknią sobie poradziłaś, a więc dzisiaj jesteś bezpieczna. Bardzo dziękuję. Dzisiaj wchodziłam na pewniaku, wiedziałam, że przejdę dalej, bo dzisiaj wreszcie miałam okazję obronić swój honor fryzjera i pokazać, że jestem dobrym fachowcem.